Siemanko, ja jestem Asator, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do nowego materiału z FIFA 19. Właśnie tym składem po raz pierwszy rywalizowałem w ostatni weekend we FUT Champions. Udało się wbić rangę Gold 3, jak na pierwszy raz i na taki skład wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wynik. Nagrody czekają już w zakładce z paczkami, więc myślę, że nie ma co przedłużać. I zaczynajmy otwierać te paczki. Mam nadzieję, że przynajmniej jedną pozycję uda się tutaj wzmocnić. Łącznie, tak jak widzicie, czeka 13 paczek na otwarcie. Są tam paczki za FUT Champions, rangę Gold 3 oraz SBC oraz Squad Battles. Ale zanim zaczniemy otwierać, najpierw odbierzemy dwa player piki, które dostępne są tutaj. I zobaczmy, co uda się tutaj uzyskać z tych player pików. Szału nie ma, bierzemy Sergio Rico. Drugi player pick i... O, słabo. Munir, niech zasili skład. Karty oczywiście polecą na przepalenie na SBC. Player picków nie udało się nic ciekawego uzyskać. Zresztą cała ta paczka prezentowała się dosyć średnio, ale być może tutaj w jakiejś z tej paczki wleci jakiś konkretny zawodnik, który wzmocni w jakąś formację w moim składzie. Lecimy. Pierwsza paczka, nie ma walkoutu. Przewiniemy, żeby było szybciej. Nzonzi. Kolejna paczka, a w niej ponownie bez walkoutu. Lecimy dalej. Zawodnicy głównie na przepalenie w SBC, bo na nic innego się nie nadadzą. Trzecia paczka. Również bez walkoutu, zresztą ciężko tutaj o walkout, o tych paczuszkach. Lećmy z kolejną. Kolejni piłkarze, którzy będą wkrótce zmieleni na SBC. Tutaj kolejny duplikat, resztę zachowujemy. Piąta paczka. Ponownie bez walkoutu. Ale są ekrany. Lecimy z kolejną paczką. Może tutaj wreszcie wpadnie jakiś walkout. Trzymam kciuki za to, ale jednak nie będzie. Są ekrany. Nie ma ekranów. Prawy pomocnik. Politano. No słabo na razie. Słabiutko. Do końca zostało 7 paczek. Teraz może lewą ręką będę naciskał. Może coś w końcu ciekawego wypadnie. Lecimy. Nie ma walkoutu, ale są ekrany. Hiszpania, napastnik, Morata i Morata. Już mam Moratę. Kolejna paczka. Może tutaj wreszcie coś wpadnie. No nie ma walkoutu. Nie ma też ekranów. Na razie to wszystko prezentuje się dosyć słabo.
No tu też nie ma okautu, no powiem szczerze, że trochę smutny ten opening. Co? Ibrahimović. W sumie najlepsza karta, jeśli chodzi o dzisiejsze otwieranie paczek. Ostatnie 4 paczki. Paczkę zawodników z Champions League. Nie ma walkoutu. Już nawet przyspieszyłem, żeby nie tracić czasu. Suarez i Adrian. No niestety. Ale może tutaj 3 paczki do końca. No nie ma walkoutu. No chyba ta gra mnie naprawdę nie lubi. Pato, 3 duplikaty jeszcze mamy. Ostatnie 2 paczki. No chociaż jeden walkout, jeden. Obojętnie z której paczki. No na pewno nie z tej. Ale są ekrany. Włochy, szkoły pomocni, Chelsea. I ostatnia paczka, która może uratować ten cały opening. Zobaczmy, zobaczmy, no mam nadzieję, że chociaż tutaj uda się tego walkouta trafić. Ale czy się uda? Czy jej pozwoli? Oczywiście, że nie pozwoli. Nie ma walkoutu. Nawet nie ma ekranu, więc... Słabo, Jesus Navas jako ostatni zawodnik z tej paczki trafia do mojego składu. Masakra. Masakra, powiem wam szczerze. Liczyłem, że będą lepsze nagrody. Przynajmniej jeden lokal ci trafi i uda się wzmocnić drużynę przynajmniej na jednej pozycji. Niestety nie udało się to zrobić. Ibrahimović udało się trafić z największym overallem, 85. No cóż, kolejny Weekend Food Champions będzie trzeba rywalizować moimi ogórkami. Więc zapowiada się ciekawa rywalizacja, pełna dramaturgii, płaczu i czasami szczęścia, jak się mecz uda wygrać przeciwko lepszemu składowi. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy opening. Był strasznie kiepski, ale no cóż zrobić więcej. Trzeba będzie rywalizować tym składem w kolejnym weekendzie i lecieć po swoje. Z tego miejsca również zapraszam na streamy z FIFA 19 na platformie Twitch. Wszystkie informacje znajdziecie na moim Facebooku, gdzie zawsze informuję, kiedy i o której godzinie startuje transmisja, więc zapraszam serdecznie, a my widzimy się w kolejnych materiałach i na oczywiście moich streamach. Trzymajcie się!